Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Droid152 i moi drodzy, witam Was w 64. odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, moi kochani drodzy, no jakby to powiedzieć, no nie wiem, muszę nagrać dla Was filmy na zapas, więc się za to weźmiemy. Ale przede wszystkim zaczniemy dzisiejszy odcinek od kwestii porozmawiania z przywódcą tego miejsca, myślę. Inos, z tobą. Jesteś wojownikiem, nie pielgrzymem. Od razu to widać. Przybywasz z Myrtany? Mniej więcej. Więc masz już za sobą to, co wciąż przed nami. Co jest wciąż przed wami? Walka o przetrwanie. Orkowie bezkarnie plądrują nasze ziemie, a my chowamy się po wioskach. Czas położyć temu kres. Klan Ognia zdobędzie moc przodków i wypędzi stąd orków. Czym jest moc przodków? W Nordmarze zawsze mieliśmy wielkich wojowników, uzdolnionych myśliwych i najlepszych kowali na świecie. Większość z nich odeszła w zapomnienie, ale najwięksi spośród nich zostali pochowani w grobowcach w jaskini. Mieli służyć klanowi nawet po śmierci. Ale jak? Każdy z tych bohaterów stworzył przed śmiercią kamień przodków. Kamień przepełniony starożytną magią. Od dawna już nie umiemy wytwarzać takich kamieni. Kamienie przodków zapewniają moc twórców każdemu, kto zabierze je w odpowiednie miejsce. Pielgrzymem? A czemu miałbym być pielgrzymem? No cóż, do położonego w górach klasztoru Inosa przybywali niegdyś pielgrzymi z całych krain centralnych, ale od czasów wojny mało kto tam zagląda. Byli tu ostatnio jacyś pielgrzymi? Pielgrzymi? Nie, ale nie tak dawno temu był tutaj mag ognia. Udał się prosto do klasztoru. Chyba się śpieszył. Wiesz, jak miał na imię? Milo... Nie, Milten. Tak się właśnie nazywał. Jak mogę się dostać do klasztoru? Podążaj w góry ścieżką prowadzącą u podnóża wioski. Opowiedz mi o klanie ognia. Jesteśmy najlepszymi wojownikami w całym Nordmarze. Walczymy z orkami w imię Inosa. Dlaczego w imię Inosa? To on pokazał naszemu klanowi, czym jest prawdziwa siła. Jego ogień ogrzewa nasze chaty i płonie w naszych kuźniach. Za to składamy mu ofiarę z krwi orków. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście, że mogę cię czegoś nauczyć. Jestem dowódcą najlepszych wojowników w Nordmarze. Nauczysz mnie walki? No, tak myślałam, że mnie nic nie nauczy, bo już umiemy w sumie wszystko. Co planujecie? Wysłałem 6 najlepszych wojowników do grobowców w jaskini. Tam nauczą się wszystkiego, co przyda się podczas walki. Nie, bardzo się martwię. Powinni wrócić już dawno temu. Może być tylko jeden powód. Nie żyją. Czemu tak długo zwlekałeś z wysłaniem wojowników? Kamienie przodków leżały w naszych skrzyniach od wieków. Dość długo, żebyśmy zdążyli o nich zapomnieć. Ale miałem sen. Widziałem, jak przodkowie powstają z grobów, przepełnieni gniewem z powodu orków. Chcieli walczyć z orkami. Zrozumiałem, co trzeba zrobić. Przodkowie się zbudzili? Tak, musisz bardzo uważać. W swoim gniewie nie odróżniają wrogów od przyjaciół. Będziesz musiał stawić im czoła, jeśli chcesz, żeby kamienie przodków wróciły tam, gdzie ich miejsce. Nie wahaj się. Oni i tak są już martwi. Zapewnij im zasłużony odpoczynek. Mogę ci jakoś pomóc? Może powinniśmy wysłać tylko jednego wojownika, ale za to naprawdę silnego. Jesteś dość dobry? Dość dobry do czego? Żeby zdobyć moc kamieni przodków. Zdobędę moc kamieni przodków. Mam nadzieję, że twoje zdolności dorównują twojej odwadze. Niewykluczone, że przyjdzie ci się zmierzyć z duchami przodków. Są wściekłe.
ale nie pozwól, żeby cię to powstrzymało. Stawką w tej walce jest przetrwanie. Historia pokaże, że mieliśmy rację. No tak. A co jeśli wasi wojownicy wciąż żyją? To bez znaczenia. Wyślemy tylko jednego. Ciebie. Jeden topór jest lepszy niż 6 noży. Niech ci dadzą swoje kamienie przodków. Jak mogę znaleźć kamienie przodków? Mam tu mapę, na której zaznaczono położenie wszystkich grobowców. Znajdź je. Na pewno zauważysz tam ślady moich wojowników. Brzmi nieźle. Lepiej bądź ostrożny. Umarli w Nordmarze mają wielką moc. Można się jakoś zabezpieczyć przed tą plagą? Nie. Możesz jedynie spróbować zaspokoić głód ożywieńców. Zabójcy orków powiedzą ci więcej na ten temat. Szukam Akasza. Akasza od dawna nie żyje. To założyciel naszego planu. Został pochowany tutaj, w Nordmarze, wraz z pewnym artefaktem. Spoczywa w jaskini, w jednym z grobowców. Będziesz go musiał odnaleźć. Opowiedz mi o Akasze. Dawno temu do Nordmaru przybył pewien człowiek. Człowiek, w którym płonął ogień nocy. Przywędrował z dalekiego, dalekiego południa. Stał się jednym z nas. Dzięki swoim wielkim czynom wkrótce zyskał szacunek wszystkich Nordmarczyków. Tym człowiekiem był Akasza. Jak założono klan? Niektórzy Nordmarczycy dali się przekonać, że Akasza czerpie swą moc od Inosa. Postanowili pójść w jego ślady i zaczęli modlić się do Inosa. Opuścili swoje klany, aby razem z Akaszą stworzyć nowy klan. Klan wyznawców Inosa. Tak właśnie powstał klan ognia. No i dobra, mamy całą potrzebną wiedzę. Tutaj jest kowal od razu, więc do niego pójdziemy. I ten oto kowal ma aż 2 ciężkie skrzynie u siebie, więc warto tutaj się... no, zabrać sobie je. Mamy wielkiego inkwizytora. Oh my god. To jest naprawdę bardzo dobra broń. I kuszę bojową. No i kalana oczywiście. Ale najpierw nowa kusza, dużo większa. I wielki inkwizytor, no to jest po prostu miazga. Od razu zaostrzymy. I mam nadzieję, że mam truciznę. Nie mam, musimy zrobić. To może najpierw z Kalanem pogadamy, a potem wyruszymy gdzieś, gdzie jest stół alchemiczny. Potrzebujesz broni? Mam tu dobrą broń. Pierwszorzędne topory. W całym Nordmarze nie ma lepszego towaru. Ingvar z klanu Młota byłby lepszym. Wprowadzisz mnie w tajniki zawodu kowala? Na Inosa mogę to zrobić, ale nie mogę cię nauczyć wytwarzania broni z czystej rudy. W tym celu będziesz się musiał udać do klanu Młota. Chcę zgłębić tajniki pracy kowala. Przyniosłeś narzędzia i surowce. To znaczy? Sądziłeś, że dam ci materiały? Stal jest droga. Zbyt droga, żeby marnować ją na czeladnika. Czego potrzebuję? Kowal musi mieć młot. To chyba jasne. Przynieś 30 sztabek stali. Przy odrobinie szczęścia powinno wystarczyć na 10 dobrych ostrzy. Oto twoje sztabki. Przyniosłem też młot. Dobrze. To powinno wystarczyć. Jesteś gotowy, żeby zacząć naukę? No, na pewno. Pokaż. Co ty masz? Ciężki pancerz Nordmarczyka. Pancerz Nordmarczyka. Hełm. Miecz dwuręczny. Dwuręczny z rudy. Rubinowe ostrze i szeroki miecz. Miecz barbarzyńcy. To jest całkiem fajna broń. Topór bojowy. No, nie interesuje mnie to. Opowiedz mi o tej okolicy. Nie ma tu nic ciekawego. Lód i śnieg. A jest jeszcze klasztor. Wysoko w górach.
ale od jakiegoś czasu nikt się stamtąd do nas nie odzywał. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, pogadaj z Fridtjofem. Od czasu do czasu bywa w klasztorze. Dobra. Jak dotrę do klasztoru? Obok wioski biegnie ścieżka prowadząca w góry. Musisz się nią udać. No to wiemy, bo już w klasztorze przecież byliśmy, Chryste Panie Bezi. Jakie ty masz dziwne, ja nie wiem. No i tak, i tutaj mamy chatę po Lee. Tutaj jest jedno miejsce, gdzie możemy iść polować na wilki, ale to... O Boże, kochany. Warto je zabić samemu wcześniej. A, ciebie mogę sobie zwerbować. Tu jest jeszcze Thorald. Z nim też możemy pogadać. Rozumiesz? Nie, nie zrozumiałem. Ja też nie. Na czym polega problem? Powinienem polować na orków. I? Nie widzisz, co mam na sobie? To raczej nie jest właściwy strój do polowań na orków. Bardziej stosowny byłby metal. Dokładnie tak to widzę. Co będę miał z dostarczenia ci pancerza? Najcenniejszą rzeczą, jaką posiadam, jest mój topór. Brzmi nieźle. Zapomnij o tym. Będę twoim wyznawcą. Nic więcej nie mogę ci zaoferować. Będziesz moim wyznawcą? A co to właściwie znaczy? Będę podążać za tobą, gdziekolwiek się zapuścisz w Nordmarze. Będę chronić twoje życie swym własnym. Dopóki będziemy w Nordmarze. Dokładnie. 10 cieniostworów nie zaciągnęłoby mnie na niziny. Gdzie tu znajdę jakąś zbroję? Dla mnie? Trzeba zrobić specjalną, na wymiar. Steinar z klanu Młota produkuje dobre pancerze. Pomów z nim. Załatwię ci jakiś pancerz. Dobrze. W tych ciuchach sam już zaczynałem wątpić w swoją męskość. Pancerz dla Thoralda. No jasne, to też jest do zrobienia. Z Fridtjofem już mamy zamkniętą sprawę. Tutaj jest gościu, z którym możemy polować na orków, ale zanim to... Tak, do Ben Erai na pewno by było warto, bo tam jest stół. No i dobra. Niestety Eusebio akurat z tego stołu korzysta. To do Isztar się może przeniesiemy. Niech będzie, bo tam wiem, że jest parę stołów i raczej powinny być puste. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ten jest zajęty akurat. Ale ten jest jak najbardziej do użytku. Może z tych pęcherzy zrobimy coś. Zróbmy od razu z dwie butelki. Brakuje mi składników. No, niestety nie zrobimy na razie tamtej. Trucizna. Wielki Inkwizytor już zatruty. No to pięknie. No to co teraz, kochani? Co teraz? Wracamy do Nordmaru z powrotem. Pancerz, tak, w ogóle ile ja mam rudy? 77, wiecie co? Bo jest tutaj takie fajne miejsce, w sumie w okolicy klanu ognia, że możemy wydobyć rudę. Okej, to było trochę dziwnie. A, bo tu jest już noc, jest, dobra. To się kimniemy do rana i możemy wyruszać. Mam do nagrania dla was dzisiaj 3 odcinki na zapas. W ogóle muszę codziennie nagrywać gdzieś po 3 czy tam po 2, żeby się wyrobić. Tutaj jest właśnie ten typek, co możemy na orków iść polować, ale to zaraz. Ogarnęłabym kwestię rudy. A myślę, że uda nam się znaleźć tutaj wystarczającą liczbę surowców. Zresztą, jak mam być szczera, kopałam? Nie ma tu nic więcej. Tak, jeśli mam być szczera, to ja bym w ogóle wolała chyba iść sama na te rzeczy. O, cześć. Nie zauważyłam cię.
O matko kochana. Tu też jest żyła. Wolałabym iść sama na tych orków, a później dopiero zadanie wykonać, żeby iść z tamtym gościem. Chociaż najbezpieczniej jest, znaczy najfajniej. O, dzień dobry. Najfajniej jest zrobić tak. O, cześć. Że... No... Ginta już. Nie wiem, czy tutaj rudy też nie ma. Najfajniej jest zrobić tak, że bierzemy go do zadania, ale zostawiamy go gdzieś tam w okolicy. Żyła żelaza, żyła żelaza. No to podziękujemy. Nie chcemy żelaza. Serio? Dobra, nie będę z niego zbierała rzeczy, bo to głupie troszkę. Tu była ruda kiedyś. Jest. To dobrze. Dobra, 4 razy 4 to jest 16. Jeszcze jest ruda właśnie za tym obozem orków. Nie wiem, czy tutaj też na ziemi gdzieś nie leży przypadkiem. Zobaczymy, bo fajnie by było od razu właśnie iść i zrobić te dwa zadania odnośnie pancerzy. Byłoby, wydaje mi się, ok wtedy. Dlatego tak postanowiłam się rzucić na tą rudę. Ewentualnie jeszcze zaraz pójdziemy właśnie na tych orków polować z tamtym typem, bo tam też są właśnie złoża rudy. Na pewno jedno jest. Mamy 97, no brakuje nam dosłownie 3 bryłek rudy. Dobra, tutaj żadna luzem nie leży. Kto wie, może jakbyśmy jeszcze poszli w tę stronę, to może tutaj jest więcej rudy gdzieś. Przy tych ścianach i tak dalej. Ja w sumie potrzebuję aktualnie jednego złoża tylko, nie? Tu też w sumie jest zadanie z tymi wilkami. One się zaraz na mnie rzucą. Tu jest już grobowiec. Tego trolla zabijaliśmy. Tu jest obóz orków. Tam jest miejsce, gdzie można... Kamień przodków, halo? To ty. Tu były gobliny? A może i były. Tam jest jakiś most jeszcze. Dobra, z dala od... Kurde, z dala. Okej, tędy się nie przejdzie. Może tutaj coś jest jeszcze? Chyba nie za bardzo. Dobra, to wiecie co? Zróbmy tak, że najpierw pójdę, może wykończę te wilki. Chociaż tutaj jeszcze kusi się przejść, czy tu jakiejś rudy nie ma w krzaku.
Nie ma. Tu mamy tych ożywieńców. Ale na razie też z dala. Dobra, jednej żyły rudy nam brakuje. Dobra, zabijamy te wilki, bo potem jak tu przyjdę z tym typem polować, to go zagryzą. Warto samemu to robić. Szczególnie, że one nie są typowo questowe. Dobra, tamte się rzuciły, rzuciły się wszystkie już. Wszystkie się rzuciły. Na szczęście sobie radzę dobrze. Już mi się wytrzymałość kończy i bezimienny ma problemy. Dobra, dużo skórek. Dobra, tą grupę w sumie już możemy zostawić, jak tamten przyjdzie. Nie, bez sensu. Ty, a może tutaj jest jakaś żyła do kopania? Kojarzy mi się, że chyba była. Tylko wiecie, żeby w to obozowisko nie wejść, głupie. Tu są już zwiadowcy. O Jezu, tu jest żyła rudy. Nic tu nie ma. Naprawdę wykopana? To dobra, jestem, widzę. A tu nie ma po drodze? Chyba nie. Tutaj nie było. A nawet jak była, to pewnie już wykopana przeze mnie. Dobra, to chodźmy w takim razie do klanu. Jestem ciekawa, czy mogę dwa zadania wziąć naraz. Pewnie mogę, ale po co? Dobra, jak stoimy z czasem? Słabo. Nie wiem, czy zdążymy z tamtym obozowiskiem i z tymi pancerzami. Bądź pozdrowiony w duchu Inosa. Chcesz wyruszyć ze mną na polowanie? Oczywiście, że tak. Straciłem już nadzieję, że kogoś tu znajdę. Większość naszych jest w terenie, walcząc z orkami. Daj mi znać, kiedy będziesz gotów. Macie jakieś problemy z orkami? A czy w Nordmarze jest zimno? Ci dranie zadomowili się na dobre w całym kraju. Rabują grobowce, okradają kupców, płoszą zwierzynę. Dobry ork to martwy ork. No, to prawda. Robisz cokolwiek, żeby załatwić porachunki z orkami? Zabójcy orków są już w drodze. Wywęszą każdego orka, który przetnie im drogę. Chyba zbyt wiele pozostawione jest przypadkowi. Tak, to prawda. Ale to bardzo skuteczna taktyka.
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, porozmawiaj z Kertem. Ma ponoć jakiś plan. Nauczysz mnie czegoś? Oczywiście, ale to będzie kosztować. Ile? 10 zębów szablozęba. Potrzebuję ich do strzału. Oto twoje zęby. Chcesz trochę złota? A czy w Nordmarze jest zimno? Tak myślałem. Zabrałem je orkom. Chodźmy na polowanie. Dobrze. Chodź ze mną. Wiem, gdzie można sobie postrzelać. No, obawiam się, kolego, że dzisiaj sobie nie postrzelasz, bo postrzelałam za ciebie mieczem. Ale niech ci będzie. Kurde, jak ja bym chciała jeszcze jedną żyłę rudy znaleźć, no. Tylko gdzie? Cholera jasna, gdzie? Bardzo dobre pytanie. Znaczy, dobrze wiemy, gdzie jest ruda, ale nie będziemy wchodzić do kopalni rudy w klanie młota, bo to jest zabójstwo już całkiem. Musimy z tamtym typkiem iść na orków, bo tam, z tego co pamiętam, w krzakach było jedno złoże. Tam było. Kurde, oj, było. Muszę przyznać, że całkiem fajnie nam w ogóle poszło z tą rudą, bo ja kiedyś musiałam kopać kopalnię młota, żeby znaleźć jakieś fajne żyły, a tutaj ogarnęłam wszystko bez tego. O, tu się... Dobrze, jesteśmy na miejscu. Zwykle aż się tu roi od zwierzyny, więc miej oczy otwarte i trzymaj broń w pogotowiu. No jasne, papa. Tu wilk się na górze zbagował. Kurde, może by tak podejść pod ten obóz, ale tam już widziałam zwiadowców. Podejrzewam, że nie bez powodu. Dobra. Nie kombinujmy, może po prostu klan ognia, bierzemy tego Kerta na polowanie na orków. I liczymy, że znajdziemy tam żyłę rudy. Oby. Ej, wszystko w porządku? Nieważne, chyba nie chcę wiedzieć. Okej. Co tu robisz? Sam siebie o to pytam. Mam siedzieć w wiosce na wypadek, gdyby pojawili się tu orkowie. W czym problem? Powinniśmy zaatakować orków jako pierwsi, żeby ich odciągnąć od naszej wioski. Wiesz co? Chrzanie rozkazy. Jeśli zobaczę orków, rozprawię się z nimi. Zgodnie ze starą, dobrą tradycją naszego klanu. Powiedz, jesteś teraz bardzo zajęty? Nie. Świetnie. Potrzebuję kogoś, kto by mnie osłaniał. Co się dzieje? Nic specjalnego. Paru orków krąży dookoła wioski. Chcę się nimi zająć. Jakie jeszcze macie tradycje? Mamy i nosa, i orków. Czego jeszcze trzeba, aby żyć pełnią życia? Oczywiście taki styl wymaga długiego treningu. A co z tobą? Nadal cię interesuje, jak skutecznie polować na orków? Mógłbym cię tego nauczyć. Chodźmy zapolować na orków. Świetnie. Za mną. Zabijanie orków i polowanie na orków z Kaelinem. No tak, tu musimy uważać. Aż dwa zadania są i... No, jak on zginie, to się anuluje, nie? Dlatego tak ostrożnie trzeba go będzie minąć, żeby on sobie został w tyle, a ja sama polecę na ten obóz. Bo potem tylko tam wejdzie i będzie dobrze. Wiecie, tam są też szamani, takie pierdoły. Więc trzeba to ogarnąć, tak żeby było dobrze. Dobra, stary. Okej, ja bym go zostawiła już tu. W tym miejscu. Co ja zrobiłam, że się jakieś stopnie włączyły? Weszłam w obozowisko goblinów.
Halo, no ej. Co wy takie odpalne... Co się dzieje, halo? Te gobliny to chyba doznały jakiegoś... Ej, czy ja zmieniłam porę dnia? O Boże. Coś zepsułam. Nie wiem, co zrobiłam, nie pytajcie. Mam tylko nadzieję, że mój przyjaciel tam stoi. Kurna, on tu biegnie, nie? Ale se sama grę rozpierdzieliła mnie. Okej, on tu stoi, nikt go nie atakuje. To ja muszę zaatakować od góry w takim razie. Ten obóz. Okej, tu było dwóch szamanów. Oczywiście nie mogę szamana nakierować. Wolałbym honorową walkę. Wiem, co myślisz. O, tamtego mogę. Zatrzymaj się, Mora. Kurde. Musimy tam zejść na dół. Gdzie on jest? Robimy zapis, bo... Gdzie jazda teraz? Kurde. Robimy F5 i F9 szybkie. Bo się postaciom odnawia życie. Okej, okay. Przynajmniej powinno, wydaje mi się. O Boże święty, Bezi, tylko nie rób takich pierdół. Gorzej jak ja zaraz dostanę w ciry. Muszę się szybko gdzieś wyleczyć, nie? F5, F9. I lecimy szybko się gdzieś... podleczyć, nie? Gdzie jak robaka? Muszę zdążyć. Zatrzymaj się, Mora. Dobra, idziemy tam temu pomóc. Dobra. Szybko F5. Kurde, trzeba tego orka zabić, co go leje, nie? Pokazałeś mi. F5 szybko.
Przynajmniej szamani już nie żyją żadni, nie? Hej! Ale mu dokopałem! Dobra, jak ty się trzymasz, stary? Dobrze się trzymasz. Przynajmniej szamani nie żyją. Dobra, tamten sobie już poradzi z takim ciuciłokiem. No i mamy to. Hej, ale mu dokopałem. O stary. Ale tu będą jaja, jak nie będzie żyły rudy żadnej. Chyba nie jesteś rozczarowany. Ach, przypominają mi się stare czasy. Co teraz? Nie wiem jak ty, ale ja zamierzam wrócić do wioski i spić się w trupa. Możesz zatrzymać to całe orkowe żelastwo. No i dobra, polowanie na orków z Kaelinem, szukamy żyły rudy. Jest tutaj takowa żyła, powinna być chociaż jedna. Tu jest żelazo. A tu? Ale będą jaja, jak nie będzie. Jest. No wiedziałam, że jest. Kurde, Leno. Uf, jak dobrze. 4 rudy. Ile mamy? Mamy tą stówkę już? Mamy 101. Kochani, Boże. Niewiarygodne. Jeszcze się przejdziemy, bo możliwe, że tu jest jeszcze jedna gdzieś. Dobra, nie ma. Ale okej, udało się całkiem fajnie to wszystko zrobić. Masakra. Trochę inaczej chciałam to rozegrać, ale mimo wszystko nie było jakoś bardzo źle. Dobra, to są chyba wszyscy orkowie. To co, idziemy do klanu Młota jeszcze na szybko. Załatwić te dwa questy z pancerzem Steinara oraz z pancerzem dla Thoralda. I będzie świetnie. Steinar był... Gdzie był Steinar? Tu był Ingvar. Tu był Steinar. Oto twoja ruda. Dobra, a oto twój pancerz. Mam nadzieję, że będzie pasować. Na szczęście nie jesteś zbyt duży. Dzięki. Potrzebuję pancerza dla Thoralda. Jaki rozmiar? Gość jest wielki i tłusty. Mam tu coś takiego. Używany, ale powinien pasować. Dostaniesz go za 1000 sztuk złota. Proszę bardzo. Chcę kupić pancerz dla Thoralda. Oto złoto. Proszę. Nawet go dla ciebie zapakowałem. Dzięki ci serdecznie, stary. Klan Ognia, oddajemy pancerz. I moi drodzy, to będzie wszystko na dzisiejszy odcinek. Myślę, że w kolejnym już będziemy robić grobowce przodków. Masz tu pancerz. Nareszcie. Co teraz? Jeśli chcesz, mogę ci towarzyszyć. Tak długo, jak będziesz w Nordmarze. Szukam ludzi. No to jednego znalazłeś. Chcę oswobodzić kopalnię klanu Młota. Nadal potrzeba mi wojowników. Wchodzę w to. Pójdę za tobą. Dobra, no to on już sobie idzie na miejsce. Cudnie. Myślę, że też weźmiemy wtedy Frithiofa ze sobą, bo zapowiadałoby się całkiem nieźle. No i co? Moc przodków hełm Einara. Odbić kopalnię. No kopalni to ja na razie nie odbijam. Później zostawimy kopalnię na sam koniec.
Kochani moi, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film, lecę nagrywać kolejne zapasowe i tak podejrzewam, że już pójdziemy w te grobowce przodków. I myślę, że na pierwszy rzut weźmiemy sobie grobowiec Einara, bo właśnie po głowie mi chodzi kwestia tego, że... Ojejku. Czego mi chodzi kwestia? Tego, że... Tam jest fajny hełm do zdobycia i no, tam od razu też mamy właśnie tego typka, co ma kamień. Ewentualnie pójdziemy do tego grobowca tutaj, który jest przy klanie ognia. No zobaczymy. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć.